Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest, zgadnijcie, Let's Play Ratchet & Clank, odcinek 12. Yes! 12 odcinek. I tak, wszyscy się cieszymy, tak, Pixel znowu nabrał ochoty na Ratchet & Clanka, a będzie zastanawiać się, co to spowodowało, bo na pewno nie mój dobry humor. Spowodowało to, że przyszedłem Ratchet & Gladiatora na PS3. Bo i to spowodowało to, że zachciało mi się znowu Ratchet & Clank. Więc tak, dziś, 22.02.2015 roku, o godzinie 11.56, ukończyłem nagrywanie gameplayów do Ratchet & Clanka. Lecz oczywiście nie obyło się bez problemów, gdyż ostatni boss tak mi dał w kość, że użyłem swojego drugiego save'a, gdzie już byłem na challenge modzie i po prostu doszłem do walki przed finałowym bossem i... że tak to ujmę... No... po prostu kupiłem... mam tam wszystkie bronie, chyba dwie są zło... Właśnie, bo mi się zapomniało, bo w jednym z odcinków mówiłem, że nie mam pojęcia, do czego służą śrubki, złote śrubki w tej... grze. Otóż złote śrubki, kiedy ukończycie grę, macie challenge mod, czyli po prostu tryb wyzwań, ale nie wyzwań ze wszędzie, jakieś dodatkowe zadania, tylko po prostu możecie sobie, nie wiem, tak właściwie zachowujecie wszystkie bronie, jedna jaka jest zmiana to, że macie mnożnik za każdym razem, kiedy, nie wiem, walicie jakiegoś przeciwnika, to wam się mnoży licznik śrubek. Więc jest bardzo fajnie, według mnie. I jak z, i powiem wam, że próbuję... raczej odejdę od tego, że nagrywałem tylko jedną planetę pod rząd w odcinku. Najzwyczajniej w świecie będę nagrywał dwie, może trzy planety. A ciekawostka jest taka, że chociaż ten odcinek trwa 49 minut, to jest tylko z jednej planety. Tak. U was to będzie 50 minut, bo jeszcze intro, ale... u mnie całe nagranie ma 49 minut. Więc tak. I oczywiście naprzemiennie z tym let's playem będą nadal wrzucane inne let's play, gdyż nie chcę, żebyście mieli jakąś nudę podczas tego mojego kanału, że cały czas Ratchet, weź ty z tym Ratchetem idź. I takie tam. No, ale polecam, szczerze powiedziawszy, Ratcheta Gladiatora. Gra bardzo fajna, łatwa dość. Tylko źle zrobiony port, gdyż będę to wam mówił w let's playu, w niektórych w niektórych momentach gra się wam może skraszować, bo jest niedopracowana pewna rzecz. Ogólnie ten odcinek byłby krótszy, ale że jestem leniwy, to nie chciałbym się edytować filmu. Więc zobaczcie wszystkie moje faile podczas tego nagrania. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Gdyż tak właściwie grę przechodziłem na hardcora. Czemu? Gdyż przechodziłem ją już dawno temu. I najzwyczajniej w świecie pozapominało mi się pewne rzeczy. I mała przerwa, bo ktoś mi chyba wlazł do pokoju. No, już było po cięciu. I pierwszy fail. Tak, to właśnie zapowiedział to, że cały ten odcinek będzie z failami. I nie wiem, czemu nie zmieniłem mojego helipaka jeszcze. To jest thruster. Jest. To jest thruster pack. Nie wiem, czemu nie zmieniłem tego helipaka, tego thruster packa na helipak. Nie mam pojęcia. Znaczy, nie mam pojęcia, bo wolę helipak od thruster packa. Czemu? Tego się dowiecie w Ratchet & Clank Nexus.
Wiem, że trochę daleko do tego, ale... No. Cóż. Ale chyba wam się spodobają takie dłuższe odcinki. Oczywiście pewnie je znienawidzicie, ale... Cóż, mu się trudno. Ja ogólnie bardzo się cieszę, że Q&A się tak bardzo przyjęło na moim kanale. Rozumiem, że jestem bardzo tajemniczym człowiekiem, jeśli chodzi nawet o mój głos. Gdyż nieczęsto wyrażam jakieś emocje, jeśli chodzi o głos. Ale cóż. Tak. No cóż mogę powiedzieć o tym bossie? No przepraszam, no zlamiłem, ale... No niestety. W ogóle nagranie wynosiło godzinę, więc to już mnie dobiło, bo same pół godziny to było przechodzenie dwóch planet chyba. A z bossem walczyłem kolejne pół godziny i zdechłem w najbardziej głupi sposób. Więc zrobiłem rage quita, wlazłem na mój prywatny, może to chyba nazwać pulpit w PlayStation 3. Załączyłem mojego save'a i nagrałem, więc dlatego nie było trofea z przejścia gry. Tak teraz już się tłumaczę. Nie wiem, czy nawet jest trofea z przejścia gry, już nie pamiętam. I nie, nie będzie nigdy... Nigdy nie będzie... O, właśnie w tym momencie zmieniam, bo helipak jest chamski. Jest za szybki. Więc... nie będę robił już nigdy w życiu Let's Play Ratchet & Clank V2. Mówię oczywiście o jedynce, bo... Jeszcze mnie czeka Let's Play Ratchet & Clank na PS4, jak wyjdzie. I oczywiście jak PS4 będę miał. Jak no, nagrywarkę będę miał, bo PS4 nie obsługuje wyjścia Composite. I tu strasznie mi przypominają dźwięki ze Spyro. O dziwo. Bo jeśli ktoś się bardzo interesuje retro, co na moim kanale powinno być raczej taką normą, że na mój kanał bardziej wchodzą ludzie, którzy znają klimaty retro. Kurde, język mi się w gębie zaplątał. Straciłem wątek. Straciłem wątek, serio, nie pamiętam, o czym mówiłem. Nie wiecie nawet, jak często mam takie sytuacje. I nie wiem, czy to te... Tak, utopiłem się bez żadnego życia. To jest... To tylko ja tak potrafię zrobić. I tutaj już przespeedrunowałem. Wiem, że zaczynam komentować grę, to znaczy, że nie mam już kompletnie żadnych tematów do rozmowy. Ale cóż... Aha! Q&A się bardzo dobrze mnie przyjęło. Ale to nie o tym mówię. To nie o tym mówiłem. Ojej. Ojej, ojej, ojej. No więc cóż, Ratchet & Clank. Jeszcze będę musiał przejść na nowo Pulse of Destruction, A Crack in Time oraz Quest for Booty. I od razu wam mówię, oprócz Gladiatora, wszystkie Ratchet & Clanki u mnie będą nagrywane z wersji pudełkowych. Chociaż teoretycznie rzecz biorąc, jest głupie, bo łatwiej by mi było nagrywać, gdybym po prostu sobie ściągnął wersję Quest for Booty na... wersję Quest for Booty
Jak to było po polsku? Cyfrową, gdyż mogę to coś takiego zrobić, ponieważ... Hello again, everyone. Supreme Executive Chairman Trek here to fill you in on our progress. We have now found the perfect orbit for our planet. One which will allow for the optimum temperature all year round. However, there is a planet now occupying that orbit, and sadly, for its few insignificant inhabitants, it must be destroyed. That's why we've created this! The Planet Buster Maximus, a device capable of blowing an entire planet into subatomic particles. We're quite proud of it. Here's how it works. We attach the Planet Buster to this ship, fly it into orbit around the planet, and let it go! Kaboom! Quite ingenious, really. Once our trained professionals put the finishing touches on our new planet, everything will be complete. Thank you. Goodbye. Now this guy's gonna blow up an entire planet? That's just... Ponieważ... That's what I've been telling you. Look, I'm still gunning for Quark. We end up taking out Drek too? Ponieważ Nexus posiada możliwość taką, że mogę sobie pobrać wersję Ratchet & Clank Quest for Booty za darmo na PlayStation Store. Ponieważ im sam jak sobie pomyślało tak, że zrobiliśmy krótką gierkę, to damy im drugą krótką gierkę za darmo, żeby mieli długo, jak długo pograć. No ale wszystkie będą pudełkowe. Poza oczywiście Gladiatorem, gdyż jak już wspomniałem, nie mam go na... Nie mam go w wersji pudełkowej. A szkoda, bo kiedyś sobie kupię wersję na PlayStation 2. Szkoda tylko, że nie wydali wersji na PS3, to by było znacznie lepsze. Na przykład trylogię wydali. Bodajże w Ratchet & Clank Collection w Ameryce. Nie pamiętam jak to było, za to, że mieli odstęp czasowy. To znaczy, że mieli później grę niż Europa i Japonia, to... Japonia miała Ratchet & Clank? Chyba miała. No tak, miała. No przecież od nich wynikło to, że Ratchet Gladiator to jest Ratchet & Clank 4. Co ja chciałem powiedzieć? Nie pamiętam jak to było. Otóż albo... Oni tam mieli jeszcze jedną grę, czyli Ratchet & Gladiator zaimplementowaną do płyty. Albo oni mieli tak samo jak ci co dostali Nexusa, to oni mieli po prostu za darmo Ratchet & Clank, Ratchet & Gladiatora mówi sobie ściągnąć. I nie pamiętam już jak to było, będę musiał sobie sprawdzić kiedyś. Niech mu się przypomni. Jej. W ogóle ta planeta mi przypomina jeden świat ze Spyro Trójki. Czekajcie, ze Spyro Trójki. Tak, Trójki, chociaż nie taka aż sceneria, ale okej. Okay. Przypomina mi świat... Raz, dwa... Trzeci świat... z pierwszego... Czekajcie... Trzeci poziom z pierwszego świata. O! To jest chyba najlepsze określenie. Nie, czy mi się uda? Teraz jestem taki przejęty, czy mi się na serio uda to. Ja tego nie robię live, ja już nie pamiętam nic. I właśnie schrzaniłem. Ale to właśnie jest chamskie w Ratchet & Clanku, aż do Ratchet & Clanka Tales of Destruction, że... jest tak mało checkpointów.
No to aż boli. Bo... Insomniac Games miał takie... Taki pomysł, że checkpointy będą co każdą cutscenkę. Ale szkoda, że cutscenki są dopiero wtedy, kiedy znajdziemy infobota. Śmieszne, nie? No właśnie nie. Znowu zlamiłem. I widzieliście niedopracowanie twórców. Ale się niestety wam przyznam, że... To niestety na tym bossie zlamiłem. Co się stanie, już się nie odstanie, ale przynajmniej oficjalnie ukończyłem grę. I to jest najlepsza broń, jaką możecie mieć. Tu nie ma co źle mówić o tej broni. Ta broń wymiata. Mówcie sobie co chcecie, ale wracajcie Clanku jedynce, dwójce i trójce to będzie... Nie, w trójce już... Teraz w trójce było można? W trójce chyba już nie można było importować broni z pierwszej części. No, już chyba nie było można. W każdym bądź razie... Nadużywałem tej broni strasznie w Let's Playu. I tak, w Let's Playu Ratchet & Clank 2 również go będę nadużywał. Nie, zaraz. Broń, to jest... Tą broń. Właśnie tak mówi, tą broń. No, ale... oficjalnie na temat tej klonoi, co Kacpi się zapytał, wkręciła mnie ta gra, powiem szczerze, fabuła jest super, design poziomów i sama rozgrywka jest fajna, nie powiem, że nie. No i przyznam się, no kuszę się do tego, aby to nagrać jednak. Jeszcze nie wiem, jak wypadnie według mnie część druga, ale oczywiście ja jestem kanoniczny. Najpierw muszę przejść część pierwszą, potem dopiero część druga. Ale nie bójcie się, remake na Wii również będę robił. Ponieważ czemu nie? Zawsze to kolejna gra do Let's Playa. Ta sama, ale inna. Właśnie to jest dobrego w remake'ach, poza Ratchetem i Clankiem, że niby ta sama gra, ale inna. Bo na przykład Ratchet & Clank Trilogy, nie powiecie mi, że to jest inny Ratchet & Clank. I oficjalnie mówię, zapowiedziany zostaje maraton z Ratchet & Clanka Gladiatora. Maraton z Gladiator Ratcheta, gdyż sobie podzieliłem maratony nazwami. Gdyż każdy design jest inny Ratcheta, praktycznie każdej co trzy gry jest inaczej on wygląda. I po prostu w Ratchecie i Clanku jedynce, dwójce i trójce wygląda tak samo jak... Tak samo. A w Gladiatorze już się design zmienia i tak trwa aż do Secret Agent Clank. Później jest ten... Właśnie nie wiem, jak to nazwać. Prawdopodobnie nazwę to Tales of Destruction Ratchet, gdyż już taki wygląd się nie zmienia. I później oczywiście jest Modern Ratchet, czyli z wielkimi kocimi uszami, z wielką głową, z małym ciałem. No. Więc to jest niestety taka dziwna rzecz.
Pewnie tu widzieliście napis premium na notek. O co chodzi? Ta maszynka daje nam życie. Nie w życie, że nam odnawia to życie, nie, broń Boże, nie byłoby tak łatwo. Tylko dodaje nam życie. Dodaje nam jedną kulkę nanotechu. Co jest chamskie, gdyż musimy to sobie kupować. Więc radziłbym wykorzystać bóg nieskończonej kasy, który przedstawię. Będzie taki dodatkowy odcinek za Ratcheta i Clanka. Na tym save'ie. Na save'ie, którym nie przeszłem. Ale okej. I tutaj chciałem sprawdzić, co jest po drugiej stronie tej dziury. I to jest po prostu jakiś taki dziwny skrót. Prawdopodobnie nie wiadomo, co to jest. Ale fajnie, że jest. Już lepiej, że jest, niż gdyby nie było. I chciałem sobie kupić ten kolejny nanotek, gdyż nie wiedziałem, co to jest. I tak o, chciałem sobie kupić. Więc jeśli macie jakiś problem z kasą, bo macie jej, bo jeszcze wam troszeczkę brakuje, to szczerze polecam właśnie sobie poszukać detektorem metalu. Więc, ale jeżeli znacie bóg nieskończonej kasy, to najlepiej podtrzymać tak konsolę włączoną, nie wiem jak... No nie wiem... Załóżmy, że... O! Zobaczcie, gracie sobie powiedzmy do 20 wieczorem. Załóżmy, że gracie sobie do 20 wieczorem i używacie tego buga, bo chcecie mieć dużo kasy. No to przez godzinę wam się zbierze jakieś, nie, 2000. No. I za każde dodatkowe kupienie nanotechu dostajecie, no i ultra nanotech oczywiście za chorą sumę pieniędzy, którą praktycznie nie da się zdobyć. Okej. Okay. Więc kurde, o czym nie gadałem. Więc powiedzmy, że zostawicie sobie ten włączony ten glitch przez noc. Na później jeszcze jak idziecie rano do szkoły, to nie wiem, powiedzmy, że... No nie wiem, ja w środę wracam o 15, to powiedzmy, że w taką środę do 15 sobie zostawię konsolę włączoną z używaniem tego glitcha z podłączonym panem, żeby się nie rozładował. I to mi niestety padło, nie padło, tylko skończyła się pamięć. Więc była takie... Taka... nieścina, tylko... Cięcie, no. Więc tak do 15, plus jeszcze 15 minut chodzenia ze szkoły do domu, to... No powiedzmy sobie szczerze, że na Rhino wam spokojnie starczy i na wszystkie te nanotechy spokojnie wam starczy. Więc polecam szczerze. Piotr Cejrowski. Nie no, ja się tak nie nazywam, spokojnie. Tylko tak zażartowałem jak z tych reklam. That must be the ship that will transport the bomb. You think? Great work, detective. Aha, czyli jeszcze jedną planetę nagrałem. No to czekajcie, powiem wam mam ciekawostkę na temat tego odcinka. To jednak nie będą dwie planety, bo jakoś zajmie mi to 49 minut. To będzie to półtorej planety. Że tamta, którą wreszcie skończyliśmy i ta. Więc jest fajnie.
I oczywiście na hardcora poszedłem. Nie wiedząc w ogóle co robię. I to wyszło mi na złe. Ale powiem wam tyle, że te nowe ratchety i klanki to są znacznie łatwiejsze. Ale dałem radę. Dałem radę. Kiedyś prawdopodobnie przejdę tego finałowego bossa na tym save'ie. Jak sobie Rhino kupię chyba. A ja chyba nie dokończyłem o tych złotych śrubkach. Jeśli dokończyłem, no to cóż, ja tego nie pamiętam. Pierwszy fail. Ten odcinek, ta planeta bardzo się zapowiada dobrze. Po przejściu gry, jak go odblokujesz, challenge mod, to oczywiście tam na się mnożnik, jakieś takie dodatkowe pierdółki, typu co było przez powstawanie gry. No i oczywiście na drugiej planecie macie teleporter do czegoś takiego jak złote bronie. Złote bronie się pojawiają praktycznie w każdej grze. Chyba w Toss of Destruction również się pojawiały. Chociaż nie wiem. Nie, w Toss of Destruction chyba się nie pojawiały. I tu kompletnie nie wiedziałem, co z tym gościem zrobić. Gość latał, nie mogłem go trafić w ogóle. Był już za wysoko dla moich strzałów. Nie mogłem pozwolić na to, żebym sobie przyłączył na first person mod, bo najwyższej w świecie nie zdążyłbym go namierzyć i jednocześnie przeżyć jego ataków. No i cóż. Ale mam nadzieję, że podoba wam się taki powrót raczej kaka, powiedzmy dość sobie szczerze, w wielkim stylu, gdyż no cóż, powrót raczej kaka w wielkim stylu, gdyż 49 minut jak na powrót, że tak to na powrót serii, to całkiem nieźle. I nie wiem, co to jest za dziwny błąd, że dopóki nie dotknę ziemi, to nadal żyje. Wiem, że można to jakoś oszukać, żeby mieć 0 HP i nadal żyć. Gdyż widziałem tu jakiegoś let's playera, że miał 0 żyć. Gra mu pokazywała, że ma 0 żyć. I cały czas miał wskaźnik nanotechów pokazany. I on sobie najzwyczajniej w świecie chodził. I nie był to montaż. Ja rozpoznaję, kiedy jest montaż. To na pewno nie był montaż. Gdyż czemu? Gdyż maksymalnie można mieć 6 tych nanotechów. I on później jeszcze oberwał 6 razy i żył nadal. Więc prawdopodobnie to jest coś na rodzaj, no nie wiem, Invisible Glitch. W każdym razie nie pamiętam, jak to on zrobił. W każdym razie jeszcze muszę sobie tego poszukać. Ale cóż. I to jest fajny raczej taki ślizgający się po lodzie. To jest fajne. Jej. I na tej sekcji się wkurzałem, gdyż ten przeklęty trzeci guzik nie chciał się włączyć za nic. A to pikanie mnie tak wkurza. Nie, chwila, to pikanie mnie tak wkurzało. Bo to podczas nagrywania również mnie wkurzało. Yeah.
Gdybym szybciej wcisnął przycisk przed chwilą, to prawdopodobnie by mi się udało. Więc wiecie, dlaczego nie robię live play? Gdyż po prostu po pierwsze bym się nudziło, po drugie nie mam aż tyle czasu często, bo ja to sobie nagrywam w wolnym czasie. Jak mi się na przykład zachce grać... Jak mi się na przykład zachce grać w Rzeczytajkach, to sobie nagrywam. No. Ale nie bójcie się, to nie jest znak, że już Nexusa nagrałem, że nie nagrywając jeszcze nawet dwójki. Bo nie nagrałem, nawet dwójki jeszcze nie nagrałem. Ale sądzę, że skoro dziś nagrałem już jedynkę, to czas się zabrać za dwójkę. A dwójkę znacznie przynajmniej będzie mi się nagrywał, gdyż nie będzie mi się przyjemnie nagrywał, bo tam nie ma napisów. Więc ludzie, chyba będzie mała zmiana planów, jednak będę to robił na PS2. Choć może. Może po prostu cutscenki wytnę z PS2 i będzie dobrze. Nie wiem, jeszcze nad tym pomyślę. Bo nie wiedzieć czemu Idol Mins postanowiło wyciąć opcję napisów z Ratchet & Clank 2. Czemu? Nie wiadomo. Dowiem się tego kiedyś? Prawdopodobnie nie. Ale w wersji na PS Vita jest. Czemu? Również nie wiadomo. Gdybym miał tylko Vitę i Vitę i tą Vitę z wyjściem wideo, to wiecie, taką zmodowaną, to chętnie bym nagrał wersję na Vitę. Tak właśnie pracują inżynier. Mechanicy. Dobra, jesteś technicy, nie wiem jak to się nazywa. Jest, nagraliśmy. Tak, ja nagrałem. Zdobyliśmy Raditanium. Więc jest bardzo dobrze. Raditanium zdobyte, możemy wreszcie zająć się temu gościowi, który chciał Raditanium za ten jego... Jak się to nazywało? Kurde, zapomniałem jak to się nazywało. Ludzie, pomóżcie mi. Jak to się nazywało? Dobra, nie pomożecie? Okej. Hipnotyzator, czy jakoś tak. Szukałem słowa, jaki jest człowiek, który jest omamiony przez kogoś. No to według mnie omamiony przez kogoś, to równie dobrze może być zahipnotyzowany. No. Powiem wam też, że w Size Matters się dobrze gra, ale jako iż gram na PS2, to jest dla mnie dosyć inne. This is precisely what I need. You will bring me more raritanium. You can't be serious. Well, I tried. To się nazywa Acte Desperat. Yes. Kolejne trofeum. Kolejne trofeum jest fajnie. Yeah. I sądzę, że jako już zdobyłem Camtasię i już umiem się nią jako tako posługiwać bardzo dobrze, to będą rozciągnięte cutscenki. Jeśli to będzie jakoś dobrze wyglądało, oczywiście. Jeśli to będzie koszmarnie wyglądało, to nie będę ruszał tych cutscenek, obiecuję. I powiem wam szczerze, że nagrałem już gameplay do Crasha 1, 2 i 3 i jestem w trakcie nagrywania Crash Team Racing. Jako iż zasilanie od mojego PS1 się zgubiło, poza tym nie mam karty pamięci od PS1, nie wiem, gdzieś też się zawieruszyła. To byłem zmuszony nagrywać z PSP. Czemu? Bo tak. Mam nadzieję, że się ucieszycie z tego, że nagrałem to w ogóle.
Więc tak, macie oficjalne potwierdzenie, że Crash będzie. Ja się nie wiem jeszcze ile odcinków Ratchet & Clank'a będzie. Czekajcie. Jakieś raz, dwa. Raz. Dwa. Trzy odcinki jeszcze. Więc ludzie. Tak. 15 odcinek będzie odcinkiem finałowym. Gdyby nie ten odcinek, byłoby na 16. Ale cóż. Ten gość jest dziwny. Chciałbym wiedzieć, jak on się nazywa. Jak ktoś wie, to poproszę o powiedzenie. I tak, prawdopodobnie za niedługo sobie kupię The Sly Trilogy. Ponieważ nie znam, to znaczy znam z widzenia. No i wreszcie wymyśliłem sposób, jak pokonać tego gościa. I powiem wam, że kupię sobie Sly Trilogy oraz prawdopodobnie mam nadzieję, że kupię sobie również Sonic Generations znowu na PS3. Gdyż kocham tę grę speedrunować. Moim marzeniem jest zdobyć rekord świata w Grinky Zone. Ponieważ czemu nie? Gdyż ludzie grają na PC-tach i robią... Brian Sonic zrobił rekord świata w Grinky Zone na PC-cie, a ja chcę dowieść, że podobny rekord, albo i nawet lepszy rekord można zdobyć za pomocą PS3. Ale prawdopodobnie się to nie uda, bo jedna sekcja niestety wymaga klawiatury, gdyż nie wiedzieć czemu Sonic wersja na PS3 ma właśnie w tym pewnym momencie jakieś takie wymagania dotyczące Pixel Move. Wymagania dotyczące sterowania. Chyba tak to powinno być mówione. No niestety tak jest. No uważam, że raczej tej Kanka 2 będzie mi się znacznie przynajmniej nagrywało niż tą część, gdyż... Jakoś tak bardzo nie lubię raczej tej Kanka 1. Jakoś mi tak ta część mi jakoś nie podeszła do gustu. To jest chyba jedyna część, która mi nie podeszła do gustu, bo nawet lubię tą część na telefony komórkowe, którą zrobię, chociaż nie jest kanoniczna. Zrobię ją po prostu, żebyście sobie zobaczyli, jak gram na emulatorze telefonu. I to od razu wam powiem, strasznie. Ponieważ kompletnie nie umiem grać na telefonie. Na tych telefonach z klawiaturą całkiem dobrze gram, ale na telefonach, które klawiatury nie mają, czyli tych powszechnych, co miałem ekran dotykowy, co się palcują po 5 sekundach, to nie umiem grać w ogóle. Więc moja komórka, która miała ekran dotykowy, ekranem, która miała Pixel Move, która miała klawiaturę, niestety już dawno zdechła, więc muszę niestety grać na emulatorze. Co jest teoretycznie rzecz biorąc legalne, gdyż ta gra była za darmo. Jeśli zauważyliście, to Ratchet przez jakiś ułamek sekundy podniósł się w powietrze. I niestety ludzie rzeczy dotyczące
złotych broni, to mogę wam powiedzieć tylko tyle, że wiem, że w Nexus są one płatne, ale w tym Ratchet i Clanku nie mam pojęcia, więc się o to mnie nie pytajcie, bo niestety, ale nie pamiętam. Więc mam nadzieję, że się ucieszyliście z tego, z powrotu Ratchet i Clanka. Mam nadzieję, że w Camtasia ten odcinek będzie się szybko robił, bo 49 minut obrabiania filmu HD to nie, obrabianie filmu HD 49-minutowego to nie sądzę, żeby było szybkie. Ale mam nadzieję, że więcej niż 12 godzin to nie zajmie. Jeśli tak, to będzie mi przykro. No. Więc będzie fajnie. Mam w każdym razie taką nadzieję. Ale mam dzisiaj słabą pamięć. Nie pamiętam dosłownie niczego, co przed chwilą mówiłem. Coś dzisiaj z moją pamięcią jest nie tak. Starzeję się. Zobaczcie, że ktoś napisze, starzejesz się. No. Więc kolejny mechanik, który będzie od nas żądał kolejnej kasy za kolejną bzdurę, którą równie dobrze mógł duży Al nam dać od razu. Skoro tak mu chciałaś to dać, to czemu nie dałaś mi tego za darmo? Nie widzę logiki w niektórych grach. Zazdrosny. I od razu wam mówię. Od Ratchet i Clanka dwójki będę stosował napisy. Żeby osoby, nazwę rzecz po imieniu, młode, zrozumiały, o co chodzi, bo wiem, że niektóre osoby mogą po prostu tego nie rozumieć. Więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, tego powrotu i cześć!